Grażynka, słuchaj, mam zajebisty pomysł na biznes. Ale jaki, Mateusz, jaki? Będziemy bogaci. Halo, dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Michał Grzesiak, witam Cię na kanale Biznes w sieci, na którym mówimy sobie o biznesie w sieci. W dzisiejszym materiale przedstawię schematy działania, schematy zachowania, kiedy wpadamy na jakiś super zajebisty biznes i co się tak naprawdę później dzieje i co zrobić, aby zacząć wykonywać pierwsze kroki do tego, aby coś robić, jakoś zacząć działać. Na samym początku uzgodnijmy sobie dwa takie bardzo ważne pojęcia. Po pierwsze, chcę nie równa się robię i po drugie, kiedyś zazwyczaj równa się nigdy. A dlaczego właśnie w ten sposób? O tym za chwilę. Opracowałem taki krótki, pięciopodpunktowy schemat działania, kiedy wpadamy na jakiś super fajny biznes, fajny pomysł na biznes, czy to w sieci, czy to w branży usługowej, w jakiejkolwiek innej. Po prostu wpadamy na jakiś świetny pomysł, dajmy na to po imprezie z kumplami, wypiliśmy kilka piw, no i coś się tam zrodziło, jakaś burza mózgów, no i Jezus, działamy, będzie super zajebiście, mam pomysł na biznes, wracasz do domu uchachany, ja chcę, ja zrobię, będę. I to jest punkt pierwszy. Ekstazy, czyli etap, kiedy jesteśmy podnieceni, podbudowani, pali się w nas ogień, będziemy to robić, będziemy działać, to jest świetny, naprawdę totalnie piękny pomysł, który po prostu przyniesie nam furę pieniędzy i w ogóle wszystko piękne na nim. Po prostu elegancja Francja, sika la fond. I wtedy tak naprawdę cały nasz świat wywraca się na chwileczkę do góry nogami, bo widzimy przyszłość, widzimy nasze pieniądze, widzimy to, że rzucamy pracę na etacie, albo rzucamy studia, albo kończymy studia i widzimy ścieżkę naszego pięknego rozwoju, ponieważ wpadliśmy na coś, czego nie ma nigdzie, na co tylko i wyłącznie my wpadliśmy i to będzie doskonałe i cudowne. I to jest mega zarąbisty moment. Podpunkt numer jeden. W kolejnym etapie, czyli w etapie numer dwa, zaczynamy jakiś taki malutki research, analiza, zastanawiamy się, gdzieś sprawdzamy, wpisujemy na laptopie i szukamy, czy podobny taki gdzieś pomysł już powstał w sieci. Niech będą to, o, skarpetki. Bardzo popularne skarpetki z arbuzami, z ananasami, z jakimiś miśkami, maskotkami. Prawa skarpetka czerwona, lewa skarpetka zielona i w ogóle super. Petarda w ogóle pomysł, jakby nie było. Jest tych firm kilkanaście, ale o tym za chwileczkę. Wpisujesz w laptopa, no i się okazuje superskarpetki.pl na przykład. Mówię teraz flow, także nie wiem, czy taka firma faktycznie istnieje. Jeżeli tak, no to super. A jeżeli nie istnieje, no to istnieją inne. I tutaj pojawia się pierwszy problem. Konkurencja. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i cholera wie ile jeszcze. Na Allegro tysiące skarpetek. Gdzieś indziej tysiące skarpetek. Chwila oddechu, to ekstazy, już tak powolutku ten poziom delikatnie w dół, ale trzymamy zaparte, poświęciliśmy na to jakieś 5-10 minut, klikamy w pierwszy link, skarpetki, patrzymy co one tam mają, czy można wybrać rozmiar, czy można je spersonalizować, mieliśmy jakiś wstępny zarys, żeby był taki wzór, a nie inny, taka kolorystyka, a nie inna, no i w sumie już jest, tak, już jest. Spędziłeś na tym jakieś 15-20 minut, no i w sumie wychodzisz z tego laptopa tak trochę zmieszany, tak neutralnie, że no w sumie jest ten pomysł, cały czas gdzieś na takim wyższym poziomie jest to ekstazy, ale na niższym niż początkowo, ale. Etap trzeci. Wymówki plus wahania. Po pierwsze. No w sumie znaleźliśmy konkurencję i okazuje się, że nasz pomysł to nie jest jakiś, nie wiem, Bóg wie co. Tak, już coś takiego na rynku istnieje. Tak więc wahania, pierwsze nastrojów, że w sumie tak, a w sumie to trochę nie, no bo nie będzie tak łatwo, jak się wydawało, że będzie łatwo. Pierwsze wymówki. Kurde, no w sumie powiem szczerze, że no niby chciałbym, no bo ja chcę. Ja naprawdę chcę coś zmienić, ja chcę mieć własny biznes. I to nieważne, czy to sklep internetowy, czy to sklep, tak jak powiedziałem na początku, jakieś usługi, nie wiem, księgowość, cokolwiek by to nie było. Już niby chcemy, ale tak naprawdę nie chcemy, bo gdybyśmy chcieli, to byśmy zrobili, ale my cały czas chcemy. Chcemy, nie równa się robię, nie równa się, że działam, po prostu chcemy. I opowiadamy o tym, że jest piękny biznes, fajny, wspaniały, ale nie do końca w sumie jestem przekonany, układam sobie to w głowie. I etap czwarty. Minął tydzień, dwa, trzy tygodnie i przechodzimy do wahania plus wymówki. Etap
trzeci. Wymówki plus wahania. Wymówki plus wahania. Etap czwarty. Minął tydzień, dwa, trzy tygodnie i przechodzimy do wahania plus wymówki. No wiesz, kurde, gadasz z tą swoją żoną, dziewczyną, przyjaciółką, mamą, tatą, Kasią, Asią, Basią. Wiesz co, no oni ci tak zadają takie pytanie. No i co w sumie z tym twoim biznesem? To miał być taki świetny, zajebisty pomysł. No wiesz co, ale tak sobie przeanalizowałem tą sytuację i w sumie to nie jest taki super zajebisty pomysł. Bo tak naprawdę to takie firmy już są, takie skarpetki to też już są. I ja w sumie wiem, jak to zrobić i mam naprawdę pomysł, w jaki sposób stworzyć marketing, tak? Czyli już w tym momencie stworzyłeś jakąś przewagę konkurencyjną, bo widzisz jakieś słabe pole twojej konkurencji, ale masz jakiś zamysł, bo na przykład wypuścisz fajne rolki, fajne reelsy, albo na YouTubie poopowiadasz, z czego są te skarpetki, do czego się je nosi, do trampek, do szpilek, do, nie wiem, trepów, do czegokolwiek innego, do gumiaków nawet niech będą takie skarpetki, ale nie do końca. No bo kurde, no bo wiesz, słuchaj, Anka, no kryzys jest. No w sumie teraz jest kryzys, no to ciężko, ludzie nie będą mieli kasy na skarpetki, a później po kryzysie, bo kiedyś ten kryzys się skończy, no to będzie taka hossa i w sumie to wtedy też nie, no bo wtedy wszyscy będą sprzedawali skarpetki, bo się sprzedają, więc jak jest kryzys, to nie i jak nie ma kryzysu, to też nie. A w sumie, no to dzisiaj miałem się zabrać do tego, żeby napisać sobie taki mały biznesplan, ile to kosztuje, ile to może kosztować, na co warto postawić, na co nie. No ale no w poniedziałek chciałem sobie poobcinać paznokcie wyjątkowo. We wtorek, no patyczki do uszu może bym se przeczyścił. W środę, no wiesz sama, Liga Mistrzów. No to Liga Mistrzów to nie mogę odpuścić. W czwartek chyba pójdę po pracy na siłownię, bo będę już zmęczony, ale jeszcze tak się dobiję, żeby złapać siły i w weekend coś zrobię. No i przychodzi piąteczek, zadzwonił Kondzio, Konradek, no i zaprosił na fifkę. Pograjmy na konsoli, wypijemy piweczko, pogadamy. No, no to dobra, piątek nie, cały tydzień nie, sobota przychodzi, wartałoby pójść na zakupy, no przecież kurde, daj spokój, dzisiaj jestem zmęczony w ogóle po całym tygodniu, po co w ogóle to robić, przecież mogę to zrobić w niedzielę. Przychodzi niedziela, no dzień pański, w niedzielę się nie pracuje. I tak całe zasrane życie. Etap piąty, 1000 argumentów za tym, że się nie da. Że się nie uda, bo się nie znam, bo wszyscy mnie zrobią w czoko, bo nie mam pieniędzy, bo teraz się uczę, to nie jest najlepszy w ogóle moment na to, żeby w jakikolwiek sposób podejmować takie ważne decyzje. Przecież no słuchaj, można jeszcze poczekać chwileczkę, może kiedyś, czyli nigdy. Nigdy. Znajdujemy tysiące argumentów na to, że nam się nie uda. Dlaczego na samym początku, jeżeli rzeczywiście mamy jakiś pomysł, ja wiem, że konkurencji jest cała masa i produktów jest cała masa, ale dlaczego nie wyjdziemy z drugiej strony i nie zaczniemy robić tego pierwszego kroku pozytywnego? Dlaczego nie zaczniemy myśleć pozytywnie? Większość ludzi zaczyna myśleć pozytywnie, bo jest ekstazja, jest pomysł, ale później generalnie wszystko się wysypuje. No bo nie da się, bo kryzys, bo kasy nie mam, bo jestem w swojej strefie komfortu, zaraz dostanę awans, albo jeszcze najlepiej, najbliżsi powiedzą, ale Mareczku, przecież ty masz pracę, zaraz będziesz miał awans, po co ci to, tyle się uczyłeś, tyle tam spędziłeś czasu, tyle poświęciłeś czasu tej firmie, przecież nie możesz tego, jak możesz po prostu, byłeś fizjoterapeutą przez 10 lat i co, i generalnie co, masz teraz to wszystko rzucić? No ja tak się zastanawiam wtedy, no to co, ty masz być do końca życia niewolnikiem, nie wiem, spełniać czyjeś marzenia w czyjejś firmie, nie możesz spełniać swoich, pracować na swoje marzenia, nie na czyjeś marzenia. No często ludzie bliscy nam, nie wiem, rodzice, dziewczyna, chłopak, żona, mąż, w ten sposób gdzieś rzucają takie delikatne kłody pod nogi, takie a zastanów się. A weź, a może jednak nie, może to jeszcze nie jest ten czas. Ja wiem, że ty chcesz, ale kiedyś. Tak więc no, mówiąc brzydko, w takich momentach, niemalże w 95-8% badań nie prowadziłem, ale tak zakładam, w 90% chuj bombki strzelił cały pomysł na biznes. Teraz odwróćmy trochę tą sytuację. Zastanówmy się, czy po etapie ekstazji, po tym pierwszym, mamy etap drugi, czyli research. Robimy tą analizę, spędźmy nad nią trochę więcej czasu, sprawdźmy, no oho, rzeczywiście to już jest, tamto już jest, ale widzę tutaj przewagę konkurencyjną taką, że mogę lepiej zrobić marketing, bo trochę lepiej się na tym znam, albo mam na to lepszy pomysł. Niekoniecznie muszę się na tym znać, mam na to jakiś pomysł, który będę mógł wdrożyć, zrealizować i sprawdzić jego skuteczność. Następnie, kolejnym krokiem, jeżeli nie wiesz od czego zacząć, może nie masz na początku dużych funduszy, dużych budżetów, albo masz bardzo mało czasu, bo jesteś zmęczony, bo nie wiem, bo szkoła, bo studia, bo dzieci,
bo masz bardzo intensywną pracę i niewiele masz czasu na cokolwiek i w weekend chciałbyś sobie odpocząć, no ale jeżeli chcesz coś zmienić, chcesz coś robić, no to musisz się poświęcić, musisz coś poświęcić, żeby zacząć tworzyć swój własny inny świat, swoje własne inne życie, zrobić ten pierwszy mały krok. Naprawdę, czasami w przypadku sklepów internetowych wystarczy wziąć długopis do ręki, wziąć kartkę i narysować sobie, że w ten sposób chcę, aby wyglądała moja strona internetowa. Jak Boga kocham, ja tak robiłem. Tu ma być logo, tu ma być kategoria o nas, tu ma być kategoria produkty, tu ma być baner, tu ma być to, tu ma być tamto, tu ma być siamto. Malutkie kroczki, po prostu stawiać sobie jakieś cele, że na przykład w miesiącu kwiecień rozrysuję sobie na kartce A4, że chcę, aby moja strona internetowa wyglądała w taki sposób. Ponieważ będę miał 3-4 produkty, bo nie mam kasy na więcej materiału, na kasy, więc na więcej towaru, będę miał 3-4 produkty i chcę je w maksymalnie jak najlepszy sposób przedstawić na mojej stronie internetowej. I pomyśl, przemyśl, zacznij jakoś kminić, w jaki sposób to zrobić, że na przykład warto byłoby mieć taką grafikę, warto byłoby mieć takie treści. I powolutku, małymi etapami, postaw sobie taką poprzeczkę, że na przykład do końca kwietnia zaprojektujesz na kartce papieru swoją stronę internetową, jak ona będzie wyglądała, a zobaczysz, że wtedy pojawią się takie pierwsze, o, takie idea, wow, no mam stronę internetową, no i tutaj ma być logo, no to, ale nie mam logo, więc potrzebuję logo. Tutaj czytam, kurde, do sklepu internetowego potrzebny jeszcze jest regulamin. No dobra, no to potrzebuję regulamin. I szukasz, czytasz, patrzysz w Google, cokolwiek, wgooglasz sobie tam, cyk, 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 co powinien zawierać regulamin. I już sobie tworzysz taką rozpiskę takich zadań. Malutkie kroczki. Na początku, nawet jeżeli te kartki miałyby iść do kosza, to później tworzysz sobie taką listę. Potrzebuję logo, potrzebuję to, potrzebuję zdjęcia, potrzebuję taki produkt, potrzebuję zrobić wideo i tym podobne. I na przykład w miesiącu maj bierzesz się do roboty i szukasz firmy, która zaprojektuje ci logo. Albo co więcej, możesz wziąć i wymyślić sobie nazwę twojej firmy. Jeżeli wymyślisz nazwę twojej firmy, to kup sobie domenę www.twojadomena.pl na przykład. Taka domena kosztuje 20 zł, ale to już jest taki malutki punkt zahaczenia, który daje ci podświadomie znać, że ty idziesz w dobrym kierunku. Być może bardzo, bardzo powoli, ale idziesz w dobrym kierunku, idziesz w kierunku zmiany, bo ty robisz, a nie chcesz. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Nie musisz być, nie wiem, fizykiem kwantowym, żeby stworzyć stronę internetową, czy zlecić stronę internetową, ale malutkimi krokami, powolutku, jesteś w stanie ukierunkować swoje działania pomimo wielu przeciwności losu, pomimo wielu ciężkich chwil, bo pracujesz, bo musisz utrzymać rodzinę, bo musisz co mieć wsadzić do lodówki, co kupić do lodówki. Autem też trzeba jeździć, no musisz gdzieś pracować, być może na etacie, być może jesteś jeszcze na utrzymaniu rodziców, nie wiem, ciężko mi powiedzieć w tym momencie. To nagranie kieruje do szerokiej grupy odbiorców, ale naprawdę, zamiast od razu wrzucać sobie wymówki, że się nie da, że mi się nie uda, bo się nie znam i takie wahania jeszcze od osób zewnętrznych, że a wiesz co, zastanów się, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, bo wiesz, że przecież jest ciężko, po co ci te podatki, wiesz o tym, że przecież urząd skarbowy to wszystkich przedsiębiorców gnębi, w ogóle nic się w ogóle kurde nie da, w ogóle daj spokój, no po co ci te problemy, nie słuchaj takich pierdół, błagam cię, naprawdę, to są takie pierdoły, po prostu przysłowiowo czasami trzeba zrobić takiego wirtualnego lepa, nie słuchać, zatkać sobie uszy, wieczorem usiąść, jak nie masz spokoju w domu, idź do kawiarni, usiądź sobie, kup sobie kawę, siedź tam 2 godziny w tygodniu, nie oglądaj Netflixa, wyłącz PlayStation, nie siedź na tym telefonie pieprzonym, nie scrolluj TikToka, Instagrama, Facebooka, zajmij się tym, co masz w głowie, masz jakiś pomysł, zacznij go realizować, przez miesiąc, przez dwa, przez pół roku, ale zobaczysz, że w pewnym momencie, naprawdę w pewnym momencie dojdziesz do takiego momentu, dam radę, zrobię. Uda mi się. Spróbuję. I mam do ciebie ogromną prośbę, a tak naprawdę polecenie służbowe w tym momencie. Po pierwsze, konsekwencja. Po drugie, nigdy, ale to nigdy się nie poddawaj.